W dobie przeciętnych wyników drużyn ligowych łódzki kibic nie ma zbyt wielu powodów do dumy. Co innego w sporcie amatorskim, gdzie mamy jedne z największych w kraju rozgrywek, to Łódzka Amatorska Liga Siatkówki, zrzeszająca ponad 800 zawodniczek i zawodników. To już 17 sezon Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki, której początki były skromne. Rozgrywki zainicjowało zaledwie 10 zespołów pod koniec lat 90. Ta pierwsza edycja nie była w należyty sposób jakoś rozreklamowana. Ona sama przyczyniła się do tego, że ta wieś, ta fama poszła w siatkarską brać. Ta brać co roku ochoczo zgłaszała się do ligi, co bez wątpienia zbiegło się z ogólnopolskim boomem na siatkówkę. Obecnie rozgrywki liczą 59 zespołów kobiet i mężczyzn podzielonych na 7 lig. Jest to największa w kraju organizacja siatkówki amatorskiej obok Ligi Szczecińskiej. Tam jest element taki, występuje, że te zespoły nie grają w jednym miejscu, tylko grają na swoich halach. My postawiliśmy na to, żeby ten aspekt tutaj siatkarski nie tylko był sama siatkówką, ale również taki integracyjny. Jedno miejsce, gdzie odbywają się wszystkie mecze ligowe, czyli hala szkoły podstawowej nr 205 na Janowie, zdecydowanie służy takiej integracji. Ludzie, którzy grają w amatorskiej siatkówce, spotykają się także później na wieczorami, tak, żeby się spotkać, porozmawiać, pobawić. Obecnie w lidze występuje ponad 800 zawodniczek i zawodników. Wśród nich byli gracze ligowi, a nawet reprezentanci Polski. Organizatorem Łódzkiej Amatorskiej Ligi Siatkówki jest Klub Sympatyków Piłki Siatkowej, a rozgrywką już od kilku sezonów patronuje telewizja Toja.